27 lipca 2012 roku, co oznacza, że rozpoczynamy Igrzyska Olimpijskie w Londynie, rozpoczynamy nasz codzienny program. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się, moi goście dziś to Paweł Januszewski, dwukrotny olimpijczyk, witam Cię Paweł. Tak. Witam także olimpijczyka z Atlanty, Witolda Romana, przedstawiciel siatkówki, przedstawiciel lekkiej atletyki, a więc dwóch dyscyplin sportu, z którymi wiążemy obok tenisa chyba, Paweł, największe nadzieje. Znaczy nie wiem, jakie wy nadzieje wiążecie, natomiast ja zdecydowanie, no poza tym patrząc na historię dotychczasowych startów polskich zawodników, no to lekka atletyka dominuje w tych statystykach. Złote, srebrne i brązowe medale w dużej mierze były procentowo udziałem lekkoatletów i tak będzie, mam nadzieję, w tym roku. Jedzie dosyć liczna 60-osobowa ekipa lekkoatletów, właściwie około, myślę, że 20 parę osób. To są debiutanci, także raczej jest to takie połączenie chyba doświadczenia i, no i świeżości. No zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Witek, siatkarze też swego czasu medal przywieźli, to było 36 lat temu z Montrealu, był to medal złoty i teraz wszyscy mówią, że nadszedł wreszcie czas, by ten sukces powtórzyć, zwłaszcza że mamy ku temu no, wszelkie atuty. Lekkoatleci mają lepiej, mają więcej dyscyplin, mogą więcej możliwości do zdobywania medali. Mamy tylko jedną, chociaż teraz tak naprawdę w siatkówce można zdobyć 3, nawet 4 medale na jednych igrzyskach, bo i dziewczyny, i panowie, również w siatkówce plażowej. Ale rzeczywiście, ktoś chyba ukuł taką informację, że jak nie teraz, to kiedy? Mamy drużynę, która pokazuje swój potencjał, mamy trenera, któremu udało się to coś, co było celem pewnie dwóch poprzedników, szczególnie kiedy nastały zmiany trenerskie. I udało mu się stworzyć ekipę, która ma możliwości, ma zapał przede wszystkim i wierzy w to do samego końca. No i patrząc na, tutaj już nic nie mówiąc lekkoatletom, patrząc na wszystkie, powiedzmy to, badania opinii publicznej, siatkarze wierzą wszyscy najbardziej w to, że ten medal na igrzyskach zdobędą medale, ale czy ta presja jest uzasadniona? Presja, bo wszyscy wymagają wręcz, żeby to było podium, a najlepiej złoto, bo jak kilka razy pokonaliśmy reprezentację Brazylii w tym sezonie, to znaczy, że możemy z nimi wygrywać, bo jeśli wygrywaliśmy z Rosjanami w meczu o 3. miejsce w Mistrzostwach Europy, to też oznacza, że nie są dla nas na tyle mocni, by nam wyrwać cokolwiek. Tak naprawdę są dwie rzeczy, poruszyłeś jakby dwie rzeczy w tym pytaniu. Pierwsza rzecz to jest taka, czy nasz zespół stać na to, żeby zdobyć medal złoty, i uważam, że stać. I tak naprawdę myślę, że przeciwnicy bardziej boją się nas niż my ich. Z drugiej strony są dwie niewiadome oczywiście. Sport ma to do siebie, że jest dosyć nieprzewidywalny. No i mamy Brazylijczyków, którzy odpadli trochę w żenujący sposób z finału Ligi Światowej. I mamy Rosjan, którzy w ogóle się do niego zakwalifikowali, a tak naprawdę najbardziej właśnie boimy się tych drużyn. Wydaje nam się, że wszyscy inni są w miarę spokojnie do pokonania. Potencjał, mówimy o potencjale, w dalszym ciągu jest bardzo duży w drużynie i rosyjskiej, i brazylijskiej. Pytanie, czy będą w stanie wykorzystać na tej imprezie ten swój potencjał. My pokazaliśmy, że ten potencjał wiemy, jak przygotować i jak go wykorzystać na ważnej imprezie. Czy Rosjanie i Brazylijczycy zdążą i czy będą na tyle zdrowi, o tym przekonamy się mniej więcej za 2 tygodnie. Paweł, powiedz, personalnie już możemy chyba wskazać faworytów do medali w lekkiej atletyce, zwłaszcza konkurencje techniczne z Anitą Włodarczyk na czele. No tak, jeżeli mówimy o szansach medalowych Polaków, no to głównie upatrujemy je w konkurencjach rzutowych. Nawet jeżeli mówimy o Atlancie, gdzie razem debiutowaliśmy, to z Atlanty, w Atlancie też startował Szymon Żółkowski, który i tym razem będzie startował. Czy Szymon ma szansę na medal? No, Szymon od jakiegoś czasu ma szansę na medal i różnie z tym bywa. Wydaje się, że urósł mu konkurent tutaj w Polsce, Paweł Fajdek. I jeżeli mówimy o faworytach akurat w tej konkurencji, w której od jakiegoś, właściwie od Atlanty przywozimy te medale, to bez wątpienia Paweł Fajdek jest tutaj takim kandydatem. No, oczywiście nie możemy zapominać, że zdecydowaną faworytką i I nie wiem, Anita chyba już ma takie, czego nie jestem pewien na przykład w przypadku siatkarzy, bo Polacy rzadko kiedy są z takimi zdecydowanymi faworytami i potrafią ten ciężar udźwignąć, ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak jak Roman mówi, to jest kwestia no sportu, tak, i szczęścia, które w tym sporcie też jest dosyć istotne. Także jest ta Anita Włodarczyk. No mamy trzech oszczepników. No w tych konkurencjach akurat nigdy nie mieliśmy żadnych osiągnięć. Oczywiście Piotr Małachowski w rzucie dyskiem jest wymieniany wśród kandydatów na medal. Czy uda się w tym roku? No te wyniki tegoroczne nie wskazują, aczkolwiek liczę na to, że to jest sport i presja w żaden sposób chyba Piotrka nie powinna przytłoczyć, a poza tym nie ma takich oczekiwań, że on jest wymieniany, ale aż takich oczekiwań jak są w odniesieniu do siatkarzy nie ma. No ale Tomek... 800 metrów chciałbym, żebyśmy poruszyli bieg, konkurencja zdominowana przez biegaczy z Afryki, ale mamy swoich dwóch reprezentantów, Adam Kszczot, który wygrywa diamentową ligę w Wielkiej Brytanii. Jest też Marcin Lewandowski, który no, dotychczas był tym numerem 1. To jest taka już wewnętrzna rywalizacja. Sądzisz, że oni mają szansę? Przede wszystkim to jest turniej. To o tym trzeba pamiętać. To są 3 biegi. Nie wszystkie biegi będą się odbywały. Znaczy, tam jest taktyka istotna akurat w biegu. To nie jest bieg na 400 metrów, to nie jest bieg na 100 metrów. To już zaczyna odgrywać rolę taktyka. Eliminację się po prostu przechodzi, walka z czasem jest w półfinale, a w finale to jest rozglądanie. Różnie może być. Ja widziałem, pamiętam taki finał, widziałem go na żywo. Był taki niemiecki biegacz Schumann, nie pamiętam imienia. I on kompletnie miał chyba jeden ze słabszych czasów w tym finale. I faworyci się na siebie patrzyli, kompletnie nikt nie zwrócił uwagi na Niemca i on zaatakował 200 metrów przed metą i już go po prostu nie zdążyli dogonić. Został mistrzem świata, później już nigdy mistrzem olimpijskim, nigdy więcej nic nie zrobił. I tutaj upatruje szansy Polaków, którzy, no szczególnie Adam Kszczot, no dosyć ciekawie rozgrywa taktycznie te biegi.